Siemaneczko, siemaneczko, witam Was serdecznie w poniedziałeczek, moi drodzy, 1 kwietnia, w dzień prima aprili. Oczywiście na wstępie zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, oczywiście dzwoneczkiem. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just got... Tak jak już mówiłem na wstępie, dzisiaj jest poniedziałeczek, 1 kwietnia mamy lany poniedziałek, prima aprilis, no ale raczej to, co się wydarzyło w południe, no to raczej to nie jest żart, moi drodzy. Że tak powiem, została naczepa pocięta. No, zostaliśmy pocięci. Naczepa została pocięta. Dramat. To jest dramat. Dobra. Chodźmy, zobaczymy razem. To się człowiek, kurde, nacieszył nową naczepą. Widać? Możliwe, że widać. No, tak mi właśnie przecięli naczepę. Odtąd już zaczął swoją imprezkę robić. O. I tu skończył. Aj, masakra. Normalnie. A nie było czasu wcześniej, kurde, tego komentować, bo ręce mi opadły, jak ja to w południe zobaczyłem. Bo ja to zobaczyłem o godzinie 12, co nie? Oj, dobra, idziemy do kabiny, to sobie pogawędzimy na ten temat. No niestety, nie jest to żart, nie jest to prima aprilis, wydarzyło to się niestety, ale naprawdę zostaliśmy, no nasza naczepa została pocięta na ten ślad, tak mniej więcej na moje oko, około 2,5 do 3 metrów, no państwo policjanci też tak to stwierdzili, że to jest taka kurde szrama zrobiona. Ale tak na dobrą sprawę, tak jak ja to właśnie widziałem, to nie jest, kurczę, robota typowego złodzieja, no bo złodziej robi uśmiech albo większą dziurę już wycina na wyciąganie towaru. Po prostu jakiś szczeniak, szczyl, który nie ma co z własnym życiem robić, nabzdryngolił się jak stodoła, no i chciał chyba komuś udowodnić, co to nie ja, ura bura, szef podwóra, no i poszedł zrobić sznytę. No ale niestety ta sznyta to naszą firmę też kosztuje, bo w tym momencie, nie wiem czy to jest, o tym wiecie czy nie, no w tym momencie żadna firma nas może nie załadować, a jak nas załaduje, no to w tym momencie muszę towar zapinać w pasy, no bo w tym momencie straciliśmy atest, inaczej mówiąc kod XL, no. A z tego, co się ja już dzisiaj zdążyłem zorientować, firma, która klei firany, no to niestety w 80% tego nie zrobi, a jak zrobi, to nie dają gwarancji, że to zda jakikolwiek egzamin, więc no co. Do szefa zgłosiłem, no szef właśnie mówił, że jak mam chwilę, no to żeby to zgłosić na policję, no to z racji tego, że ja jestem na miejscu, no to ten czas mam, tak, no to zostało to zgłoszone, no i teraz czekamy, na jutro będzie decyzja, co z tym fantem będziemy robić i jak to ma wyglądać, no albo gdzieś faktycznie to będzie klejone, albo to będzie zrobione na zasadzie takiej, że ktoś to zaklei i jakiś towar załadować na Śląsk, na bazę, no i tam pewnie będzie ktoś to próbował naprawić. No nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. No niestety, wydarzyło się to naprawdę. Jakiś kurde szczeniak, urabura, szef podwóra popisał się, no. A że to jest nowa naczepa, wartość takiej firany to jest w granicach 8000, nowej 8000, może nawet i więcej, może i 4,5, nie mam pojęcia jaka wartość, no a wiadomo, że co, jak przyjdzie co do czego, no to trzeba będzie całą firanę wymienić, więc to też są koszta, no ktoś po prostu nie pomyślał mózgiem, no jak to się mówi, kontakt z mózgiem mu brakło, no. No ale no niestety, wydarzyło się to i teraz musimy czekać nie wiadomo do której na decyzję tam mojego szefa, jak to wyjdzie, no nic, no co.
zjem sobie jakąś kolacyjkę, mamy sałatkę, mamy jajeczka, zjemy sobie, no i co? Widzimy się jutro, no jutro będziemy mądrzejsi o decyzje odgórne, więc strzałeczka. The next day. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy wtoreczek, moi drodzy. O, czekamy na informacje. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kurde, tą naczepę pocięli, a ja miałem całkowicie inną robotę robić w tym tygodniu. No ale no cóż, poradzić. Nic nie poradzimy, no. Teraz tylko czekamy na decyzję szefa, jakie wyjdą. Prawdopodobnie będę ja to musiał jakoś skleić taśmą, więc za niedługo pójdę do sklepu, nakupuję 6 sztuk taśm i będę kleił tą dziurę po prostu, no. No i oczekiwał na decyzję szefa, bo nie wiem co będzie, ale będę Was informował. A w tym momencie idę sypić kawkę. No, weź i pryskaj, tylko że oczka z daleka miej. O, właśnie. Tak właśnie. I na samym dole jeszcze. Popryskaj. Tylko rączkami tam wyjdź. O, i elegancko. Mały pomagier jest. Mój ojciec tu pomaga. Ja ci zaradzam, ojciec, nie? Ja ci mój tatu tu smajuję. Ja będę... Gdzie to tak? Ja tu będę... Tu jest taka... Dziura, tak? Taśma, którą będę zaraz sklejać. Będziemy kleić, tak. Tak. To będę musiał skleić. Nie, taśma ci ucieka. Rant! Taśma. O, mam taśmę. Tu. Ja ci dam ojca. I smaruj. Tak, smaruję. Bo ci się opierdziela. No, z małą pomocą mojego pomagiera żeśmy skleili. No może to nie wygląda jakieś ładne, estetyczne, ale grunt, że coś jest posklejane. O, a tu jest właśnie mój pomagier, który mi bardzo ciężko pomagał, żeby to sklejać jak na zewnątrz i w środku. Idziemy teraz na plac zabaw się pochuśtać. Idziemy na plac zabaw. Młody się bawi. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.